O wielkich przenosinach pomiędzy serwerami i ogólnym <noise> rozprężeniu wakacyjnym, w końcu nadchodzi trzynasty odcinek naszego podcastu. I moglibyście pomyśleć, że to pechowy odcinek, ale tutaj was mamy, bo wcale w Japonii pechowa nie jest trzynastka, ale pechowa jest czwórka. I teraz wszyscy zaglądają, patrzą w historii, który to był ten czwarty odcinek i o czym. Witamy Was serdecznie w 13 niepechowym odcinku naszego podcastu o Japonii, wasz ulubiony podcast z Kotkiem, bloga Byłem tu, Tony Halik. Prowadzą go dla Was Joanna Sokolowska i Konrad Żętarzewski. I znów dzisiaj rozmawiamy z gościem. A ci, którzy na naszej grupie są, to już wiedzą, kto tym gościem jest. A dla tych, którzy nie wiedzą, Paśka Gościa przedstawi. Dzisiejszym naszym czcigodnym gościem jest Marta Czołżukowska, nasza znajoma, która między innymi świetnie zna się na kimonach, ale przede wszystkim bardzo dobrze orientuje się w sztuce herbaty. Witamy serdecznie. Cześć, dzięki za zaproszenie. I o czym my sobie dzisiaj porozmawiamy w takim telegraficznym skrócie? będzie przede wszystkim o ceremonii herbacianej, ale też o różnych elementach, które na kulturę herbaty, na drogę herbaty się składają. Zatem szukajcie ciekawostek o kimonach, o wodyczach, o kuchni, no i oczywiście o tym jak wygląda sama ceremonia herbaciana w Japonii. Asa sono hi nonan nogare, czyli poranna herbata to ucieczka od kłopotów dnia. To jest jedno z japońskich przysłów. A powiedz mi, Marta, kiedy Ty najbardziej lubisz herbatę? Pić? Hmm, herbatę taką zwykłą zawsze, <grafię> oczywiście. Ale jeśli chodzi o spotkania herbaciane, myślę, że właśnie asocia, herbata poranna, taka, którą zaczynamy jeszcze przed wschodem słońca, to moje ulubione spotkania. I powiedz mi, kiedy trzeba się zacząć przygotowywać do takiego spotkania, które się odbywa aż przed wschodem słońca? Bo ty przecież nie jesteś zazwyczaj gościem, ale gospodarzem. Tak. Mam dużo więcej okazji do bycia po stronie gospodarza, czy to na matach w pokoju herbacianym, czy to w Mizuja na zapleczu. Tak naprawdę do takiego spotkania trzeba zacząć się przygotowywać ponad miesiąc wcześniej. Trzeba wymyślić, jaki to będzie temat, kogo zaprosimy, jakich utensyliów użyjemy co ugotujemy, co podamy, jakie sakę podamy. Jest mnóstwo rzeczy, o których trzeba pomyśleć. Czasami zamówić, czasami, nie wiem, wymodlić pogodę, ale przygotowania zaczynają się wcześniej, a takie przygotowania do już samego spotkania, jeśli na przykład chcemy zrobić spotkanie poranne przed wschodem słońca, zaczynamy tak naprawdę dnia poprzedniego. Ale tak w okolicach północy, czy jeszcze wcześniej? Wcześniej, wcześniej. Dużo wcześniej, ranek dnia poprzedniego, idziemy na przykład na targ i kupujemy składniki do naszego posiłku. No właśnie, bo e, kiedy ja uczestniczyłam w, herbacia, w herbacianej ceremonii, którą prowadziłaś, to była też z nami Twoja mistrzyni, paniula, mhm. i ona powiedziała, że. E, jeżeli ktoś jest zaproszony na ceremonię, to powinien przynajmniej dzień wcześniej potwierdzić, że takie spotkanie się odbywa. Tak, zdecydowanie. Powinniśmy wiedzieć, ilu mamy gości, ponieważ szykujemy właściwie wszystko na konkretną ilość. Nie szykujemy tak, żeby było mnóstwo z zapasem i ile osób przyjdzie, tyle przyjdzie. Tylko szykujemy się na konkretnych gości, nie tylko na konkretną ilość, ale także osoby. Czyli każde herbaciane spotkanie, niezależnie czy to jest ceremonia taka bardzo oficjalna, czy, czy mniej oficjalna, jest bardzo specjalne i zaprojektowane pod konkretnych ludzi. Dokładnie. Bardzo często jest tak, że goście, a przynajmniej pierwszy gość, są bliskimi przyjaciółmi z gospodarzem. Gospodarz wie, co lubią na przykład jeść, jaką herbatę lubią, jakie sakę, i dopasowuje do tego całe spotkanie, cały posiłek. Więc to wszystko jest bardzo robione pod konkretne osoby. No właśnie, mówisz pierwszy gość. Pewnie nasi słuchacze niekoniecznie wiedzą o co chodzi. Tak. Ja przy okazji zrobię taką małą autoreklamę, bo zaproszę Was do lektury jednego z artykułów na naszym blogu, który też zresztą powstał m.in. po jednym z moich, moich wizyt na ceremonii herbacianej, którą prowadziła Marta. I tam wyjaśniamy, kto to jest pierwszy gość i skąd się bierze. Ale mimo wszystko, ja bym chyba chciała, żebyśmy zaczęli trochę bardziej od początku. Jasne. Czy mogłabyś opowiedzieć, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda, nie tyle z herbatą, ale w ogóle z pasją do japońskiej kultury, bo kiedy się poznałyśmy kilka lat temu, to tak naprawdę ja pamiętam, że ty brałaś udział w konkursie Yukaty albo Kimona podczas stanowaty. Tak, było coś takiego, rzeczywiście przyszłam na, na tę nabatę na Pradze i jakoś tak wyszło, że wzięłam udział, jako że i tak byłam ubrana w kimono. A zaczęło się tak naprawdę, tak jak w przypadku wielu osób w Polsce podejrzewam, jeszcze za dzieciaka w gimnazjum od anime. A którego konkretnie? <ślam> Vampire Night. <ślam> Nie wiem, nie wiem, ile osób zna to anime, e, w każdym razie było ono mocną podstawą dla mnie i, i początkiem. Potem pasja do popkultury przechodziła trochę głębiej e, i zaczęło się aikido, które ćwiczyłam przez trzy lata. O matko, e... serio? To tego w ogóle nie wiedziałam. <laughs> no taka głęboka historia, mało znane fakty. Potem ze względu na kontuzje i problemy zdrowotne, niestety musiałam opuścić, opuścić grupę i, i przestać ćwiczyć, i mniej więcej wtedy a w moim życiu pojawiła się herbata i zajęła pewną lukę. A powiedz mi, jak w ogóle trafiłaś na, na to, że można się herbatą zajmować w wolnym czasie i że można zgłębiać ten temat? Bo e, nawet teraz, po kilku latach, e, kiedy ty już praktykujesz, że tak powiem. I są, zarówno w Warszawie, w Krakowie, pewnie jeszcze w kilku innych miejscach, jakieś takie bardziej zorganizowane możliwości ćwiczenia tej herbaty. Jak w ogóle, jak w ogóle na to trafiłaś? Jak znalazłaś ludzi? Jak wyglądał proces jakby przyłączenia się do, do tego grona osób pasjonujących się drogą herbaty japońskiej? Jestem jednym z, można powiedzieć, nabytków pokazowych. Eee, właśnie kiedy skończyła się moja przygoda z Aikido, znajoma zabrała mnie na noc muzeów w 2014 roku, jeśli się nie mylę. Nigdy nie byłam w ogrodach Buwu, więc stwierdziła, pójdziemy zobaczyć ogrody Buwu, ale ogrody były zamknięte. Natomiast trafiłyśmy na, na plakat na informację, że na drugim piętrze w Buwie jest pawilon herbaciany, i o każdej pełnej godzinie. Można przyjść, usiąść i, i napić się japońskiej herbaty. Jako, że już obie byłyśmy zainteresowane kulturą, to stwierdziłyśmy, dobra, pójdziemy. A więc poszłyśmy na to drugie piętro. Na zewnątrz widzimy, teraz co już wiem, że nazywa się Soto czyli zewnętrzny ogród kamienny z ławeczką, taka poczekalnia, można powiedzieć, gdzie goście siadają i czekają, aż przyjdzie po nim gospodarz przed spotkaniem. Minęłyśmy właśnie Soto Rodzi. Wchodzimy do środka. Pierwsza rzecz, którą widzę, Damian, obecnie już mój znajomy kolega z grupy, w formalnej hakama, w formalnym stroju, podlewający kamienie z zielonej konewki. Normalnie jak w bajce, nie? Tak Absolutnie. Po prostu nigdy nie sądziłam, że zobaczę gościa w formalnym, japońskim ubiorze, podlewającego kamienie, a Jakiś czas później sama zaczęłam te, te kamienie podlewać, bo zawsze przed tym, jak goście do nas wejdą, do, do pawilonu, staramy się zrosić tę ścieżkę dla nich, żeby było to nieco bardziej przyjemne uczucie i, i żeby weszli w takie świeże, w takie świeże e, powietrze. Myślę, że to nie jest tak jak w anime, tylko właśnie tak anime powstają, można by o tym zrobić anime, że ktoś komuś opowiada taką historię, że właśnie taką scenę zobaczył i ten drugi zwyczajnie przenosi to na obraz i na animację. Kto wie, może kiedyś powstanie herbaciana droga do z koneczką w ręce. Po tym jak zobaczyłam tego Damiana mm, z konewką, e, wyszło tak, że siadłam jako pierwszy gość najbliżej osoby robiącej herbatę. No najlepiej. Oczywiście, że tak. I, i tak mnie to urzekło, że tydzień później dosłownie e, pokazałam się na zajęciach, znalazłam w internecie, gdzie to się dzieje, gdzie można się uczyć i pokazałam się zupełnie niezapowiedziana, Otw zapukałam do drzwi, otworzyli mi. Nie wiemy, kim jesteś, ale proszę bardzo. Trochę jak w oko, oko w Rosole, nie? Musi robić. A powiedz mi, bo chyba miałaś naprawdę duże szczęście, bo ten pawilon nie jest tak normalnie otwarty, prawda? Tak, otwieramy go przy różnych okazjach. Bardzo często jest. Co roku mamy noc muzeów, właśnie, Mniej więcej w połowie maja, kiedy otwieramy pawilon na właściwie całą noc. Jeszcze siedzimy tam często, nawet po północy. A przyjmujemy gości na, na czarkę herbaty, na zwiedzanie pawilonu. Także podczas Dni Japonii, to jest event już uniwersytecki naszej katedry japonistyki, zawsze wtedy staramy się mieć otwarty pokój, żeby też móc przyjąć gości, ugościć ich e, odrobiną herbaty i, i czegoś słodkiego. Ale to są takie błyskawiczne wizyty, prawda? Tak, żeby niestety, troszeczkę niestety są bardzo ucięte. Staramy się zawsze przyjąć jak najwięcej osób, a w związku z czym są to spotkania bardzo szybkie, pół godziny, może, więc dużo szybciej niż nawet tak zwykle byśmy robili. Ja tam jeszcze nigdy nie byłem, chociaż noc muzeów jest super, właśnie, żeby takie niedostępne miejsca zwiedzać. Pamiętam, że byliśmy chociażby na filtrach warszawskich, tych starodawnych. Ceglanych, tak, które też normalnie te są środki. zamknięte, ale Aśka mi opowiadała historię i mi ciężko było uwierzyć, że w środku właśnie biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego jest prawdziwy, autentyczny pawilon herbaciany, zbudowany wewnątrz z właśnie ścieżkami, kamyczkami i tak dalej. Jak to się stało w ogóle, że w środku biblioteki ktoś zbudował. To pawilon japoński. Nie ktoś, tylko konkretnie Japończycy budowniczy, jasicu, dokładnie. którzy przyjechali w tym celu specjalnie w Japonii. No właśnie, tak. jak to się zaczęło? Znaczy ja A, wiem, ale... Zaczęło się już <laughs> dość dawno temu od fundacji Takashima i stowarzyszenia tak zwanego Niposaron, czyli stowarzyszenia polsko-japońskiego działającego w Osace. Zaczęło się od tego, że, że jego założyciel przyjeżdżał do Polski i budował z Polską pewne stosunki, przywiózł nam w pewnym momencie sadzonki sakury i w 2004 roku, kiedy nasze stowarzyszenie już działało od dłuższego czasu, a na japonistyce pojawiły się kursy herbaciane, konwersatoria. Style i Fundacja Takashima podarowały nam w warszawskiej japonistyce pawilon, który otrzymał imię Kajan. Kai jak futokoro, czyli można powiedzieć taka pazucha, to co się robi na, na piersi, jak się zakłada kimono, tam, gdzie się wkłada przeróżne rzeczy. I An jak pustelnia. Czyli można powiedzieć taka pustelnia za pazuchą. Coś, takim, coś takiego. W takim jakby zakątku Przytocisznym, prawda? Tak, tak. Więc takie imię otrzymał e, nasz pawilon, wybudowany w Japonii przez specjalistów, rozłożony tam, przywieziony do Polski nie bez problemów, bo na przykład e, celnicy za, za, za... Tak. zajęli go. Może nie tyle zajęli, co musieliśmy się tłumaczyć e, z przynajmniej jednego kamienia, takiego większego, e, na którym się staje przed wejściem do pawilonu, zdejmuje buty. Czyli takiego progu trochę, nie? Trochę tak. Musieliśmy wytłumaczyć, dlaczego konkretnie chcemy przywieźć wielki rzeczny kamień z Japonii do Polski. No więc został zakwalifikowany jako dzieło sztuki. Dobrze, że nie uznali, że jest radioaktywny. Bardzo dobrze. No dobrze, ale ja nadal nie widziałem tego pawilonu. On stoi w środku, wewnątrz biblioteki, pod tak. dachem tej biblioteki, tak, tak po tak. prostu. Stoi sobie mały domek. Stoi tak? sobie nie do końca. Mamy na zewnątrz właśnie część zewnętrzną, kamienny ogród zewnętrzny. Tam stoi taka wiata, powiedzmy, z ławeczką ogrodzona y... płotkiem, płotkiem takim. z trzciny, tak, taki, taki rachityczny tak, płotek, tak, tak? Tak, tak. Taki rachityczny, delikatny płotek. Trzcina to chyba jedyny element polski, który tam w tym momencie jest. Wszystko inne jest przewiezione z Japonii łącznie ze żwirem, który wyścieła nam część podłogi, tak? I to jest w ogóle specjalne pomieszczenie z klimatyzacją, po prostu pokój tak. zaciemniony, tak. Z kontrolowanym poziomem wilgotności po to, żeby to drewno tam sobie funkcjonowało w takich odpowiednich warunkach. I tak naprawdę on zajmuje całe to pomieszczenie, całe to prawda? pomieszczenie, ale mamy i tam dachem tak i ma ma dach, ma Okna, drzwi. Z tyłu. Tak, okna wychodzą co prawda na ściany, więc nie mamy zbyt cudownych widoków. Jedynie beton, jeśli ktoś bardzo chce na niego patrzeć. Ja tam lubię. Można i tak. Ale tak, jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu, klimatyzowanym. Został tam złożony ten pawilon z powrotem do kupy, wszystko zainstalowane tak, jak trzeba. Mamy pokój. Tak zwany Johan, czyli 4,5 maty. W Japonii można powiedzieć, mata jest jednostką miary. Czyli po prostu liczymy, że pokój ma, nie wiem, tam dwie maty wielkości. Te maty mają w mniej więcej 2 metry na metr. Więc jeden z tych pokojów to jest właśnie 4,5 takiej maty. Drugi, 2 i 2 trzecie, jeśli się nie mylę, więc jest on dużo mniejszy, nie ma w nim sztucznego światła. Jedynie taki otwierany świetlik w dachu, przez który wpada nam e, nasz sztuczny księżyc w postaci e, światła z e, wewnętrznego ogrodu kamiennego. Oprócz tego jest e, tak zwana mizuja. Pokój wodny dosłownie, czy pokój wody. E, nasza kuchnia, nasze zaplecze, tam gdzie szykujemy wszystko, myjemy czarki i skąd startujemy całe spotkanie. To ja od razu może, żeby naszym słuchaczom było trochę łatwiej, to powiem, że jeżeli zajrzycie do tego naszego artykułu Droga Herbaty, jak wygląda ceremonia herbaciana w Japonii, bo opowiadamy tam o ceremonii herbacianej w Himeji, to jest też zdjęcie właśnie kajano ze środka, <noise> na którym można zobaczyć, jak, on, jak ta część dla gości wygląda. Jest tam i palenisko, i, i wnęka z pięknym zwojem, i z, z piękną kompozycją kwiatową. Jeżeli ten opis Was nasz zainteresował, no to oczywiście możecie też wpaść do buwu mhm. sprawdzić sobie przy jakiejś okazji, kiedy można odwiedzić pawilon. Być może właśnie w maju, przy okazji Ty nocy musisz zobaczyć. Znów tak. Ja Mnie zaciekawił ten opis i ja zdecydowanie. W przyszłym maju pewnie się tam wybiorę i sobie obejrzę w końcu ten Zapraszam pawilon, bo słyszałem już o nim wiele. A tak co opowiadałaś o tych matach, tam jest taka fajna, śmieszna technika, że gdzieś się składa w taki sposób, że na środku z samym zostaje miejsce na palenisko, prawda? Może niekoniecznie na samym środku, tylko w dość wyznaczonym miejscu, wyznaczonym przez mnóstwo zasad i mądrych ludzi, którzy herbatą zajmowali się wieki temu, ale rzeczywiście palenisko zazwyczaj jest obok maty, w której gospodarz zazwyczaj przygotowuje herbatę. Jest to po prostu, można powiedzieć, dziura wycięta w podłodze, do której robi się specjalną matę, też z taką wyciętą, trochę dziurą. I, I w listopadzie z paleniska letniego, które stoi po prostu na matach. Przerzucamy się na palenisko zimowe, które właśnie znajduje się w tym zanurzonym zagłębieniu, zagłębieniu a dzięki czemu tak naprawdę ogrzewa nie tylko wodę, ale też pokój. Mhm. Kiedyś w dawnych czasach to to palenisko było kamienne, czyli to był taki wdrożony kamień, który się umieszcza, umieszczało w tym Otworzę, także ono się znajdowało poniżej poziomu i można było się wokół niego skupić. Teraz mamy trochę nowsze, nowsze technologie. Wiadomo, że do Japonii też te technologie docierają, ale jeżeli będziecie kiedykolwiek mieli okazję oglądać jakikolwiek stary dom czy pałac, to wypatrujcie właśnie tego miejsca. Na no ogół gdzieś przy jakimś salonie, przy jakiejś sali tronowej znajdują się właśnie te pomieszczenia. czy wnęki, gdzie dla ludzi była przygotowywana herbata. To świetny widok jest. No albo oczywiście zaglądajcie do naszego warszawskiego pawilonu. Tak mówisz, nasz pawilon u nas na Japonistyce, bo jak się potem wszystko dobrze potoczyło, to zaczęłaś studia na Warszawskiej Japonistyce. Tak. Ale czy mogłabyś w ogóle powiedzieć trochę o tym stowarzyszeniu, które tą herbatą się przede wszystkim zajmuje? Bo są wykłady na japoństwie, ale tak naprawdę cała działalność to, to jest to Wasze Stowarzyszenie Drogi Urasenkę, czyli jednej ze sz sz szkół dróg, herbaty z Japonii, prawda? Tak, konkretniej po polsku nazywamy się, nazywamy się Stowarzyszenie Drogi Herbaty Urasenkę Tanku Kaisun Shinkai. Urasenke, czyli ród, do którego należymy, jeden z największych rodów herbacianych, e, praktykujących herbatę łabi, herbatę w duchu piękna pokoju. skromnego mm -hmm. ubóstwa, czy piękna szlachetnego ubóstwa. Tankokaj, czyli część oficjalnej struktury e, urasenke. Tankokaj to jest sieć stowarzyszeń poza Japonią. I sun sunshin, to w dużym skrócie odrobina serca czy troszeczkę woli. I chodzi o to, że wystarczy tak naprawdę nieduży wysiłek, by postawić krok na drodze, także drodze herbaty, a droga może zaprowadzić bardzo daleko. Czyli tak u nas się mówi, że się tym makiem można drogę, czy tam z rękami mierzyć. A akurat mi się to przypomniało, bo byłam niedawno w Kielcach na Łysej Górze. W każdym razie ten... bardzo marketingowe hasło, które mówi, jeśli przeraża cię ten milion elementów, które tutaj widzisz przed sobą i dla ciebie to kosmos i nie rozumiesz nic, to nic się nie martw, powoli do przodu, a my w wszystkiego nauczymy. Ale tak naprawdę jest, naprawdę, szczególnie w naszym stowarzyszeniu mam wrażenie, to jest taka dość rodzinna atmosfera. Każdy robi wszystko swoim tempem. Nie ma czegoś takiego, że musimy się nauczyć na jakiś egzamin, czy w ciągu roku musimy zrobić to. Są ludzie, którym idzie szybciej zapamiętywanie słownictwa, formy. Są tacy, którzy potrzebują więcej czasu. I każdy, każdy idzie zupełnie swoim tempem i, i tak jak czuje, że jemu potrzeba. A powiedz, ile tobie tak naprawdę zajęło od. Y tego pierwszego kroku, którym była wizyta w stowarzyszeniu, ta pierwsza, do momentu, kiedy mistrzyni twoja pozwoliła ci oficjalnie prowadzić ceremonię jako mistrz. To zależy, co uznamy za oficjalne prowadzenie. Tak, żeby uczyć się jakiejś formy, nie tylko tego, jak być gościem, bo zaczynamy tak naprawdę od nauki bycia gościem i to jest nasza podstawa. Każdy. Człowiek herbaty, każdy ciadzin musi wiedzieć, jak zachować się na spotkaniu, jak wygląda etykieta, e, jak się kłaniać, jak chodzić, e, co powinniśmy zrobić przed spotkaniem, że powinniśmy przynieść jakiś orej, czyli podziękowanie w formie koperty z pieniędzmi za organizowanie spotkania. Naprawdę? Tak. To chodzi o to głównie, żeby pomóc gospodarzowi w zorganizowaniu tego, żeby nie było tak, że Gospodarz robi coś dla nas i musi wydać na to kupę pieniędzy, e, a my przyjdziemy, usiądziemy, pójdziemy sobie. No właśnie, bo to jest niedopuszczalne w rozumieniu Japończyków, że mogą coś dostać czy znaczy nie tyle coś dostać, ale e, sprawić komuś kłopot, prawda? W dobrym guście jest zawsze jakoś wesprzeć osobę, która coś dla nas robi, czy to przynieść coś dla osób pracujących w Mizuja. Jakieś owoce, kawę, przekąskę. Bardzo często goście, kiedy przychodzą do nas na większe spotkania, przynoszą nam na przykład wielką paczkę ciastek albo pączków, albo czegoś z cukierni, żebyśmy po prostu w, na tym zapleczu przy całym dniu ciężkiej pracy, gotowanie, mycie czarek, robienie wszystkiego, żebyśmy po prostu tam nie padli. No właśnie, bo trzeba dźwigać ogromny czajnik z wrzątkiem herba, z na herbatę. Także czasami. żeliwny. A mogłabyś tak w skrócie opowiedzieć, jak wygląda od początku do końca, no powiedzmy, że ta mniej formalna a, ceremonia, czyli ciaka i spotkanie to mało formalne, bo ja to a, próbowałam opisać, tak jak a, no, na tyle co umiałam i na tyle co udało mi się jakoś to wszystko a, rozsądnie a zebrać, ale ty jesteś specjalistką, a nasi słuchacze prawdopodobnie nigdy nie byli na takim a, spotkaniu. Jakbyś mogła chociaż troszeczkę opowiedzieć, co się dzieje i jak się ta część przed, przed herbatą w czasie ceremonii i, i, i kiedy być może te podarunki można wręczyć. Podarunki bardzo miłe jest wręczyć, kiedy tylko przyjdziemy. Staramy się zawsze przyjść odrobinę wcześniej. Jeśli dostaniemy zaproszenie, będzie na nim wypisany czas. Na przykład powiedzmy na to poranne spotkanie, 7.30. Jest to ten czas, w którym gospodarz chce, żebyśmy weszli do pokoju. Czyli przed tym momentem należy liczyć jeszcze 15 do 20 minut na rzeczy w stylu zmienianie skarpetek, odkładanie swoich rzeczy, wbicie odrobiny ciepłej albo zimnej wody, w zależności od tego, co przygotuje dla nas gospodarz. Chwila oczekiwania, by upewnienie się, że gospodarz wszystko ma gotowe, i dopiero wtedy, kiedy gospodarz jest w pełni gotowy, wychodzi do nas i cichym ukłonem wita się z nami, dając znak, że możemy wejść. I wtedy mu wręczamy ten upominek, tak? To nawet wcześniej. Ostatni gość, który jest tak naprawdę najbliższą w teorii osobą gospodarzowi, a kiedyś to był w ogóle człowiek, który wyhodował te herbaty, w dawnych czasach, kiedy a jeszcze osobiście przynoszono ciatsubo, czyli taki wielki dzban z herbatą, jeszcze w liściach przynoszono gospodarzowi, to ten człowiek z plantacji był najbliższym przyjacielem. On mógł wchodzić do, na zaplecze, pomagać gospodarzowi, jeśli będzie trzeba. No I ten ostatni gość zbiera te wszystkie koperty, podarki od, od reszty gości, zagląda do, na to zaplecze, Przekazuje i, i dołącza później do, do reszty gości. A trochę jak świadkowie na ślubie, teraz zbierają kwiaty przy życzeniach i, i te koperty do pudełka. Jest pewna analogia. I co dalej? Dalej goście siadają i, tak jak, jak już mówiłam, dostają zazwyczaj coś do picia. Bardzo często jest to czysta woda, ta, która będzie używana. Później do zrobienia herbaty, żeby gości mogli spróbować, jak ona smakuje normalnie. My bardzo często podajemy ją na przykład z goździkami, ale można też dodać różnych ciekawych rzeczy do tej wody. Ważne, żeby smak był lekki, żeby odświeżyć delikatnie gości, żeby mieli ten moment pomiędzy wejściem z zewnątrz i wejściem do pokoju. Często wtedy też y, goście dostaną do użytku y, tak zwany tabakobon, czyli tacę z tytoniem, która mówi gościom, proszę się odprężyć, możecie proszę zapalić sobie fajkę, kiseru, jeśli tylko chcecie, możecie też tylko ogrzać dłoni, jeśli nie palicie, y, ale element ten mówi wyluzuj. Czuję okay. się jak u siebie. Ale to brzmi trochę, jakby ewoluowała ta cała tradycja. No bo przecież tytoń to nie jest taka stara chyba tradycja w Japonii. Ona się pewnie przy, pojawiła przy okazji już stosunków kontaktów, handlowych, tak. kontaktów, kiedy Japonia przestała być zamknięta. Tak, to bardzo możliwe. Ja szczerze mówiąc, historii tytoniu nie znam, <noise> więc zbyt wiele na ten temat nie wiem. Ale herbata w formie, którą znamy obecnie. Ewoluowała mniej więcej od XVI wieku, więc tam już się zaczynały wpływy zachodnie, chrześcijańskie, powstawały prace na uniwersytetach na temat powiązań na pewno chrześcijaństwa i herbaty. Różne elementy, które kojarzą nam się być może z show w niektórych miejscach, więc wpływ oczywiście był. Jak wiemy, wszyscy myślę dobrze, Japonia. Poniekąd specjalizuje się w braniu tego, co, co przychodzi z zagranicy, asymilowaniu i przerabianiu na, na japońskie. Więc, nawet sztuka, która wydaje się tak bardzo rdzennie japońska, herbata, ona tak przyszła z Chin, została przerobiona. Chyba w musimy cały odcinek na ten temat robić, <laughs> bo od razu przyszło mi do głowy co najmniej pięć rzeczy, które w ten sposób. Japonia zanektowała. No dobra, to że ich jeszcze więcej. jedźmy dalej, bo przerwałem ci na tej przerwie na na wodę, na palenie. Na palenie. Nie ma sprawy. na papierosa. W pewnym sensie. Gospodarz przychodzi. To jest pierwszy moment, w którym goście widzą się z gospodarzem tego dnia i zaczyna się ukłonem bez słów. Gospodarz wraca do pokoju. Po drodze opłukuje ręce, e, oczyszczając się, dolewa wody do misy z wodą kamiennej cukubaj, przechodzi przez pokój, upewnia się, że wszystko jest w porządku e, i znika na zapleczu, daje gościom e, wolną drogę, zostawia drzwi leciutko uchylone, tak żeby oni wiedzieli, że już mogą wejść. Goście podążają, można powiedzieć, jego śladami, jeden po drugim, żeby nikt nikomu nie wchodził na plecy. Każdy z gości zatrzymuje się przy kamiennej misie z wodą, opłukuje ręce, opłukuje usta i dopiero wtedy przy pokoju herbacianym zdejmuje buty, odstawia je w zorganizowany sposób przy ścianie pokoju. Pierwszy gość rozsuwa drzwi, patrzy, co się dzieje w środku, wchodzi do pokoju i zaczyna od spojrzenia na tokonomę, czyli wnękę, w której w pierwszej części spotkania zazwyczaj wywieszony jest tylko zwój. Jeśli jest to spotkanie nieformalne, czyli taki ciakaj, w którym powiedzmy goście dostaną tylko słodycze i lekką herbatę, bardzo często jest to nie tylko zwój, ale też kwiaty. Czyli ciabana. Ciabana, tak. Przy pełnym spotkaniu herbacianym, ciadzi, które składa się z wielu różnych elementów, układanie węgla, posiłek, sake, gęsta herbata, lekka herbata, gdzieś tam pomiędzy jeszcze często kolejne układanie węgla. W pierwszej części w pokoju znajduje się wyłącznie zwój. Później, kiedy goście opuszczają pokój pomiędzy posiłkiem a gęstą herbatą, zwój znika, zostaje zabrany i zastąpiony przez kwiaty. A co na tym zwoju zazwyczaj jest? Bardzo różne rzeczy, najbardziej klasyczne są tak zwane dzengo, czyli słowa zen, sentencje pochodzące z przeróżnych pism. Które mają przekazać pewną myśl gościom. Czy myślisz, że oni wszyscy te kaligrafie umieją zawsze rozczytać? Absolutnie nie. <noise> Absolutnie nie. Dlatego, kiedy już wszyscy goście wejdą do pokoju, zobaczą, co mają zobaczyć, usadzą się na swoich miejscach, gospodarz wejdzie do pokoju, goście zaproszą gospodarza tak naprawdę do pokoju, bo już jest ich tyle. I tyle jest ich energii w tym pokoju i tyle ich powietrza można powiedzieć że gospodarz czuje się, że wejście tak po prostu to jakoś tak nie do końca. Pierwszy gość, gość zawsze mówi, ależ proszę, wejdź, dołącz do nas jak najbardziej. <noise> Dopiero wtedy go, gospodarz wsuwa się do pokoju, a wita każdego z osobna, z każdym zamienia słowo. Ach, cieszę się, że przyszedłeś. Och, cieszę się, że z tak daleka e, miło cię zobaczyć. Dawno się nie widzieliśmy. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie. Jak byliśmy na ceremonii w, w Chimedzi, to Mistrz był w szoku, że masz z Polski i przyjechaliśmy na tą ceremonię. Specjalnie tam podejrzewam. <noise> Specjalnie do niego, tak. <noise> Ale to jest bardzo bardzo w herbacianym duchu, tak do każdego indywidualnie się obrócić, powiedzieć przynajmniej słowo, przynajmniej dzięki, że jesteś, polecam się Twojej opiece dzisiaj. A czy te rozmowy odbywają się w jakimś specjalnym kejgu, czy niekoniecznie. Hmm, zależnie od miejsca. I zależy od gości tak naprawdę. My w Polsce, tutaj w Warszawie, bardzo często podczas spotkań mówimy albo po polsku, albo nawet po angielsku, czasami po japońsku i w zależności od osoby używamy odpowiedniego poziomu grzeczności, można powiedzieć. Oczywiście w polskim i angielskim nie jest to tak widoczne, w japońskim już trochę bardziej, ale bardzo często nasze spotkania są spotkaniami. Przyjaciół, którzy spotykają się już od lat, znają się, więc mogą sobie powiedzieć: Ach, miło Cię znów zobaczyć u nas na matach. No właśnie, ja tak słucham sobie, i takie pytanie mi przyszło na myśl, właśnie o te rodzaje ceremonii. Ja też specjalnie nie znam się na herbacie, ale na szczęście mamy naszą niezastąpioną grupę, gdzie poprosiłem o pytania do, do ciebie. I tutaj właśnie między innymi Danuta zapytała o rodzaje herbacianych ceremonii. Jak to właściwie jest? Czy to zależy od stowarzyszenia, od, od drogi herbaty? Czy to zależy od stopnia komplikacji tego, te, 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 tego ceremoniału? Czy to zależy na przykład od tego, czy, czy to jest bardziej formalne, nieformalne, bardziej nowoczesne, czy bardziej. Klasyczne, takie historyczne. To zależy tak naprawdę od tego, co mamy na myśli, mówiąc rodzaj. Czy mamy na myśli rodzaj spotkania, jakby czy to jest na przykład asacia, czy to jest siogociadzi, czyli spotkanie poranne, albo takie spotkanie w środku dnia, długie, pełne. Tego Jest kilka rodzajów w zależności od tego, głównie od godziny i ilości elementów, które chcemy zawrzeć. E, można oczywiście dzielić na spotkania formalne i nieformalne, e, czyli spotkania pełne ciadzi z węglem, posiłkiem, gęstą herbatą, przerwą, kolejnym węglem, lekką herbatą. E, I ciakaj, czyli bardzo często spotkania, na którym podajemy. Spotkanie, na którym podajemy jeden rodzaj herbaty, i spotykamy się tylko na chwilę. Na chwilę, czyli tak na około półtorej godziny? No, można tak powiedzieć. To tak się zazwyczaj rozciąga, bo najpierw te powitania, później jeszcze coś tam porozmawiać, później jakieś słodycze, herbata i oczywiście przez cały ten czas rozmowy się toczą na tematy głównie związane tym, co jest w pokoju. Ale nadal rozumiem, że niezależnie od wariantów to są bardzo tradycyjne i bardzo klasyczne ceremoniały. Nie zawsze, nie, nie zawsze. Bywają też. Są też nowocze... unowocześnione Oczywiście, wersje. Oczywiście, że tak jest. E... Kurczę, nie pamiętam, jak ten człowiek się nazywa, ale jest ktoś, kto ma... Pawilon, który jest cały czarny, podświetlany LEDami. Zamiast heri, czyli lamówek mat są taśmy LED. Wszystko jest bardzo nowoczesne. Czarka w kształcie czaszki. Przeróżne rzeczy się dzieją. Herbata jest sztuką wbrew temu, co mogłoby się wydawać niesamowicie żywą i ewoluującą. To Na jest... tyle inspirującą, żeby też tak. tutaj mieszać to z popkulturą. Tak, zdecydowanie jest. Mnóstwo spotkań, które czerpią zewsząd, i to, co zazwyczaj się widzi, to jest taka tradycyjna forma, o której wszyscy mówią na macie, w sejza ze sztywnymi ukłonami. Ale herbata nie jest sztuką, w której chodzi tylko i wyłącznie o formę. Nie jest nawet sztuką, w której chodzi o formę w ogóle. Forma jest dla nas pewnym sposobem działania. Chodzi o to, żeby spotkać się z ludźmi żeby swoim gościom poświęcić uwagę i żeby spędzić razem ten czas. Czy to jest 15 minut, 33 godziny, czy nawet 4 czy 6. A tak a propos właśnie tego siedzenia i, i tego zachowywania się, myślisz, że także ci mistrzowie, można powiedzieć, starej daty oni akceptują te, te nowoczesne formy, nowoczesne udziwnienia w pewien sposób, czy odnoszą się do tego jako do takiej ciekawostki, ale mimo wszystko wymagaliby, żeby ta osoba, kiedy się znalazłaby w ich progach, żeby umiała się dostosować absolutnie do ich zasad? W sensie... Nie mogę powiedzieć na pewno, mm -mm. bo nie, nie rozmawiałam z, o tym z nikim właściwie nigdy jeszcze, ale Generalnie pogląd, który pojawia się w świecie herbaty i który żyje bardzo mocno i o którym czasami rozmawiam z moimi nauczycielami, to jest to, że zawsze trzeba mieć podstawę. I tej podstawy można się uczyć długo, można się uczyć krócej, ale jeśli jest ona solidna, to możemy z nią już robić wszystko. Czyli właściwie tak jak w każdej sztuce, jeżeli się pozna te reguły, to wtedy można zacząć je świadomie łamać. Dokładnie, dokładnie. Mówi się, że w, w życiu człowieka herbaty są trzy etapy. Pierwsze 10 lat to jest nauka klasyki, nauka podstaw, nauka tego, jak powinno być. To ile ci jeszcze zostało? Do końca Pięć. Okej, okay. jesteś w połowie drogi pierwszego etapu. Hmm? Potem przychodzi. Yy, drugi etap etap yy, łamania tych wszystkich zaprzeczenia Zaprzeczania, zasad. Tak. Zaprzeczania. Mm -hmm. Etap, w którym się szuka niemal szaleńczo czegoś własnego. Etap, w którym się pojawia milion pomysłów, yy, poglądów. Mi się podoba bardziej tak. Ten ruch uważam, że je powinien być inny. A potem, po tych kolejnych 10 latach, czyli łącznie po 20 latach praktykowania, przychodzi Wyciszenie. moment, nawet nie tyle wyciszenia, co budowania rzeczywiście własnej herbaty. Więc taki już wytrawny, wytrawny ciadzin po 20 latach praktyki zaczyna budować coś, co rzeczywiście jest jego drogą. I oczywiście dalej pamięta o tych podstawach. Zawsze, kiedy a, składamy wkusę, czyli jedwabną chustkę, którą oczyszczamy przedmioty, zawsze w pewnym momencie piszemy na niej palcem znak na jeden. I przypominamy sobie, o tym sercu osoby początkującej, żeby nigdy nie zapomnieć o, o podstawach, o najprostszych rzeczach, bo jeśli mamy solidną podstawę i jeśli ten fundament jest mocny, to możemy zrobić wszystko. Mówisz, że y, ci mistrzowie, tacy doświadczeni po tych 30 latach praktyki, nauki, jakby to nazwać, że oni wtedy już jakby znaleźli, odnaleźli siebie w tej herbatce. Ile u takich ludzi jest w Polsce w tym momencie? Bo wiem, że orientujesz się w tym, bo jednak jest to mały, mały świat. i Świat jest bardzo mały. Tak naprawdę można powiedzieć, że ogranicza się do Warszawy i Krakowa, jeśli chodzi o, o naszą szkołę. Nie mam pojęcia, co się dzieje w innych szkołach. Nie słyszałam, żeby oprócz e, naszych dwóch stowarzyszeń, czyli Suncinka i Warszawskie i senka i krakowskie, żeby był jeszcze jakikolwiek taki ośrodek e, nauki herbaty, żeby, żeby coś takiego działało, żeby był ktoś, kto rzeczywiście uczy i, i działa. E, u nas w tym momencie najdłużej praktykującą osobą e, aktywnie i, i regularnie jest pewnie nasza nauczycielka Ula Sou Mah Bryson. So czyli imię herbaciane w pewnym momencie już na pewnym poziomie się je otrzymuje. I Aaron Bryson, Soi, jej mąż, którzy uczą nas w Warszawie. Ula w sensie w tym momencie jest już po, po swoich pierwszych 20 latach i, i wchodzi... Sama mówiła jakiś czas temu w etap budowania e, swojej herbaty. Tylko teraz, prawda? Wydaje tak, się, jakby całe życie. Temu tak, posłucham. ale jeszcze, jeszcze mówi o tym, że łamie pewne zasady i próbuje, jak to będzie działało. To chyba jest bardzo trudne wyjść poza tą strefę herbaconego komfortu mimo wszystko. Zwłaszcza, jeżeli się uczy młodych ludzi i cały czas trzeba ich uczyć tych bardzo, bardzo. Elementarnych mhm. podstaw. Ale to też myślę bardzo umacnia te podstawy i można potem na tym dalej, dalej budować. A ty masz jakieś ulubione, nie, nieoczywiste, herbaciane elementy? Nie sądzę, żeby te, żeby te ledy cię zachwycały, ale. Na przykład jakieś takie rzeczy, które mimo wszystko chciałabyś yy, czy wprowadzić do, do, do tego swojego ceremoniału, czy, czy chociażby pod, popatrzeć, zobaczyć. Wiem, że wybierasz się teraz do Japonii na, na długo. Tak. Będziesz szukała jakichś takich właśnie dziwnych rzeczy? Mm, ja mam wrażenie, że przede wszystkim w mojej herbacie jestem jeszcze na bardzo początkowym, można powiedzieć, levelu. E, dalej uczę się Podstaw dalej poleruję te moje najmniejsze elementy, i mam wrażenie, że mam jeszcze mnóstwo, mnóstwo czasu przed sobą, żeby zacząć budować coś takiego swojego. Dalej mam wrażenie, że nie mam wystarczająco mocnej podstawy, żeby wprowadzać jeszcze jakieś dziwne, obce elementy. Ale zdarza mi się, e, dwa lata temu organizowałam swoje pierwsze pełne spotkanie herbaciane. I to, co lubię w herbacie, to jest to, że pomimo tego, że jest sztuką tradycyjnie japońską i niektórym się wydaje bardzo skostniałą, jest też bardzo podatną sztuką na wpływy zewnętrzne. Czyli na przykład, kiedy ja robiłam swoje spotkanie, robiłam je w okolicy przesilenia letniego. I wprowadziłam elementy polskie, elementy słowiańskie. Moje kwiaty, moja ciabana, to były kwiaty w takiej ceramicznej, białej, jakby łodzi, w takim długim wazonie, wypełnionym pianku, żeby mi tam było łatwiej powtykać rzeczy. I były to kwiaty nawiązujące do naszej legendy czy zwyczaju szukania kwiatu paproci. Więc były paprocie, było takie runoleśne. Mech, paprocie, sadzonki i w ogóle nie wiadomo co. I był ukryty tam ten jeden kwiat paproci. Więc ja bardzo lubię wprowadzać takie mm, elementy nietypowo japońskie, ale elementy, które rzeczywiście istnieją, można powiedzieć, w naszym świecie a, i sprawią, że, że gość spojrzy na to i poczuje się fajnie. Ostatnio na spotkaniu herbacianym e, nasza sensei, Kwiaty umieściła w łubiance. Takiej od truskawek. Poplamionej sokiem, pożyczonej z targu. E, bardzo in season, bardzo w obecnym momencie, bo to był taki szczyt sezonu truskawkowego. I ta łubianka z wetkniętymi e, kwiatami, jakimiś stokrotkami, to było coś, co było niesamowicie swojskie, ale także jakieś takie niespodziewane, bardzo mnie zaskoczyło, ale z drugiej strony można. Ja podejrzewałem, że Japończycy byliby też zachwyceni, bo nie dość, że przenikanie się kultur różnych właśnie, też japończycy, którzy przyjeżdżają do nas do Polski, bardzo lubią te właśnie etniczne i takie tak. naturalne akcenty, czy sztukę związaną z naturą, czy wzory różne ludowe. Także tak, ciekawostka japończycy uwielbiają ceramikę z Bolesławca, mm. kochają ceramikę z Bolesławca, my po prostu za każdym razem, jak gdzieś jedziemy, bierzemy ze sobą, nie wiem, talerze z Bolesławca i rozdajemy w ramach omiyage z Polski. Także podejrzewam, że Japończyk by powiedział, że to jest bardzo japońskie, to co tak, robicie. Tak. Ja bym powiedziała też, że to jest bardzo japońskie, bo nawiązuje do ich ukochanej sezonowości, czyli tak. podkreśla to, co się dzieje w naturze i, i z czego można czerpać. Tak. Jedna z zasad, które nas prowadzą w herbacie, e, mówi, jakby zacytować, kwiaty takie jak na łące. Czyli nie chodzi o to, żebyśmy poszli gdzieś do jakiejś przy dziwnej kwiaciarni wyszukiwali to co koniecznie teraz jest w Japonii albo najpiękniejsze kwiaty z, ze szklarni tylko żebyśmy poszli spojrzeli na to co się teraz dzieje w przyrodzie co jest dookoła nas i przenieśli kawałek tego do pokoju herbacianego ten motyw sezonowości pojawia się w tej kompozycji być może też czasami na zwoju bo ten motyw jest też często jakby całym przewodnim motywem spotkania, prawda? Tak, najbardziej. I jak to, się, jak to się przekłada na te rozmowy, na, na, na to um, współdziałanie tych uczestników spotkania? O czym oni rozmawiają? Jak takie rozmowy e, wypada, żeby wyglądały? Przede wszystkim e, powinniśmy rozmawiać o tym, co się dzieje obecnie najlepiej w pokoju herbacianym, nie jakieś tam sprawy rodzinne, praca, pieniądze, wojna, polityka, nie wiadomo co, tylko jesteśmy tu i teraz, zwracamy uwagę na to, co się dzieje w pokoju, a zwracamy uwagę na gości, z którymi siedzimy, więc rozmawiamy na przykład o przedmiotach, których używamy, o zwoju, który wisi w tokonoma, o które goście pytają, kiedy usiądą, bo często nie są w stanie tego przeczytać, ale gospodarz wie, co tam jest napisane, wie, kto to napisał. Jeśli trzeba, to umie wytłumaczyć, o co tam właściwie chodzi. E, rozmawiają o kwiatach, o wszystkim, co jest tu i teraz i z czym mają styczność. Czyli pojawia się taka krótka rozmowa. E, oni się rozglądają, kontemplują to, co widzą. Próbuj, każdy próbuje coś, coś super. Mądrego opowiedzieć na ten temat od siebie, żeby, jakby, żeby dołożyć, nawet nie tyle, żeby zaistnieć, ale żeby dołożyć do, do tej wspólnej treści. I kiedy się wreszcie ta herbata pojawia? Pierwsza część może tak, czy mówimy o spotkaniu Ciakaj czy Ciadzi? Może, o tym, jest... może o tym krótszym, bo jakbyśmy mieli Dobrze. o Ciadzi rozmawiać, to, to by trzeba było trzy odcinki chyba naszej audycji zrobić, a nie mamy na to tyle czasu, bo niedługo wyjeżdżasz, więc... Tak. Pięć tygodni zostało. Myślę, że musielibyśmy się co tydzień spotykać, żeby, żeby wszystko pokryć. Mam nadzieję, że jak wrócisz, to zrobimy cały taki cykl. Daj, bardzo chętnie. W takim razie, ciakaj. Kończą się powitania. Pierwszy gość pyta gospodarza, przy czym właściwie siedzimy, co się dzieje w Tokonomie. E, załóżmy, że jest tam zwój i kwiaty. Pyta pierwszy gość o czytanie tego zwoju, co tam jest napisane, e, może zapytać się jakby formułką podręcznikową, czyli nie wiem, proszę przeczytaj nam zwój od dziku o e, Albo wrzucić coś od siebie, nie wiem. Ach, wydaje mi się, że ten pierwszy znak to e, na przykład e, znak na krok. Bo nie mam pojęcia, co tam jest napisane, ale bardzo ładna dokładnie, jest ta kaligrafia. Dokładnie. Nie <laughs> wiem, przypomina mi coś tam. E, sprawia, że myślę o czymś tam, ale nie jestem w stanie za nic przeczytać. Czy, je, czy mógłbyś nam powiedzieć, o co tu właściwie chodzi? Gospodarz wtedy oczywiście mówi, co tam jest napisane, kto napisał, co to znaczy, do, tego, do czego się odnosi, ale bardzo często nie wyjawia też wszystkiego. W ogólnie kulturze japońskiej, szczególnie w kulturze herbaty, bardzo cenione jest to niedopowiedzenie. W herbacie się to przejawia też wręcz w języku, ponieważ bardzo często, można powiedzieć, ucinamy zdania. Czyli na przykład, kiedy proszę gospodarza, żeby kończył już całą formę, bo gospodarz sam nie skończy. Gość, pierwszy gość musi poprosić mówię dozo osimaju. czyli proszę kończ tak i takie za, niedopowiedzenie mogę Mogłabym powietrzu. powiedzieć mm -hmm. dozo osimaj kudasai ale to jest nie do końca herbaciane się. tak w duchu herbaty jest bardziej zostawić na takim wielokropku niedopowiedzeniu niekoniecznie kończyć zdanie bo i tak może to wiedzą, jest co też będzie. taki element kurtuazji że tą ostateczną decyzję zostawia, zostawiamy tej drugiej Istnieje Drownie. też taka szansa, ale bardzo często właśnie ucinamy e, frazy, zamiast e, mówić całe, że o, pozwolę sobie wypić herbatę przed tobą, mówię pozwolę sobie, osakini. Więc kiedy już gospodarz wytłumaczy, trochę, nie do końca. Może trochę bardziej, jeśli goście naprawdę nie rozumieją, nie znają, to wszystko można dopasować. Gospodarz daje znać, co się będzie działo dalej. Czyli, na przykład, w przypadku krótkiego spotkania, w takim razie pozwolę sobie przynieść słodycze. Gospodarz na chwilę znika na zapleczu i przychodzi z tacą ze słodyczami przygotowanymi dla gości. W trakcie ciakaju, czyli tego krótszego, mniej formalnego spotkania, zazwyczaj nie podajemy gęstej herbaty, tylko herbatę lekką, usucia, którą jest łatwiej wypić każdy pije ze swojej czarki zamiast dzielić herbatę z jednej czarki i podawać ją z ręki do ręki. Mm. Gospodarz przynosi słodycze, zazwyczaj są to dwa rodzaje, może być więcej. Podaje je pierwszemu gościowi, który potem będzie podawał kolejnym gościom, i tak będzie, będzie sobie ta taca wędrowała wzdłuż linii. Gospodarz jeszcze na chwilę znika. Później zaczyna się tak naprawdę samo przygotowanie herbaty. Czyli już jesteśmy takie dobre pół godziny od rozpoczęcia spotkania, może nawet 40 minut, odkąd goście przyszli, e, jeśli się trochę ociągali albo długo rozmawiali z gospodarzem, e, i dopiero wtedy tak naprawdę pojawia się herbata. E, zaczynamy od oczyszczenia wszystkich przedmiotów, chociaż oczywiście były one oczyszczone odpowiednio na zapleczu. Ale chcemy gościom pokazać, że szykujemy dla nich to, co mamy najlepsze, i jeszcze dla pewności wszystko przetrzemy, przepłuczemy gorącą wodą, przygotujemy. Ja pamiętam, że w tym momencie wykonuje się dosyć takie specyficzne, nawet nie tyle ruchy, co układy ruchów, prawda? To, to nie jest tak, że, że to się odbywa w sposób niewymuszony, tylko całe, całe jakby cała. Cały układ ruchów jest prawda, że ty bierzesz tą um, szmatkę, rozkładasz ją, składasz i w jakiś tam sposób charakterystyczny um, przecierasz. Tak, jest to z jednej strony wymuszone, a z drugiej strony zupełnie naturalne. Na samym początku wydaje się sama forma i te wszystkie ruchy um, w japońskim zwane kata czyli po prostu formy. Przechodzimy z jednej do drugiej. To wszystko wydaje się być jakieś takie dziwne, nienaturalne, ale im dłużej ćwiczymy, praktykujemy, tym bardziej te ruchy stają się oczywiste. Bo one nie są tak o sobie wymyślone od czapy, bo y, temu się podobało tak, więc zrobił tak i jakiś dziwny taniec się odbywa. To są wszystko ruchy, które zostały stworzone tak, żeby działały. Żeby było wygodnie. Żeby było wygodnie, żeby nie było jakiegoś niebezpieczeństwa. Czyli na przykład, że wiem, że kiedy robię coś, czasami muszę na przykład przytrzymać rękaw, jeśli, jeśli mój rękaw jest w niebezpiecznym miejscu. Albo czasami odkładam coś w pewne miejsce, żeby później było mi to wygodnie wziąć. Robię rzeczy w konkretny sposób, ale to wszystko ma jakiś sens nawet nie tyle głębszy. Co bardzo często czysto praktyczne. Czyli taka optymalizacja ruchów. Bardzo, która trwała przez wieki, wieków przynajmniej cztery albo pięć. Nigdy nie byłam dobra z matematyki. Myślę, że w naszej kulturze umiejętność odkładania rzeczy na miejsce by się bardzo przydała. Oj tak, to chyba do mnie. Do wszystkich. Wszyscy na to cierpimy, słuchajcie. Tak. Dobra, to słuchajcie, jak już jesteśmy przy tej zielonej herbacie, to znowu mam pytanie z grupy. Mm -hmm. A Ludka się tutaj pyta o macie. Czy ta macia jest jakaś specjalna na ceremonii herbacianej? Czy to jest jakiś lepszy gatunek? Jak odróżnić lepszą od gorszej maci? I na koniec, czy macia zawiera duże ilości kofeiny, znacznie większe niż normalna herbata? Może tak. Macia jako herbata jest hodowana bardzo często w cieniu na bardziej tradycyjnych plantacjach nawożona naturalnym nawozem rybnym i w ogóle zbierane są tylko konkretnie delikatne liście z gór z góry pędu one nie są fermentowane tylko są parowane, suszone i mielone na bardzo bardzo drobny proszek często Pyłek. Drobniejszy nawet od naszej mąki, powiedzmy, tortowej. Ja zawsze taki miałam plan, żeby to macie u siebie na granulometrze laserowym zbadać, ale się <grym> <grym> Ale zrobię to, słuchajcie, zrobię. I wezmę i usucie, i koicie i zbadam. <grym> I piasek marsjański albo księżycowy <grym> i zobaczymy, co tak, jest bardziej drobne. <grym> tak, i iekolid księżycowy, dokładnie. A... My zajmujemy się tylko herbatą matcia, czyli nie zajmujemy się w ogóle herbatą liściastą, tylko tą herbatą ucieraną właśnie na proszek. Można ją podzielić na dwa główne rodzaje, właśnie usucia do, gęst, do lekkiej herbaty i kojcia do herbaty gęstej. Kocia będzie zbierana z jeszcze większą troską, usuwane będą wszelkie żyłki, kawał, twardsze kawałki listków, żeby tylko Usunąć jak najwięcej tej goryczy e, i zostawić delikatny smak, który będzie miał kilka warstw. I tak naprawdę, po wypiciu tej gęstej herbaty, w, gdzieś tam z tyłu ust, w gardle, będziemy czuć jakiś taki słodki pierwszy, drugi, trzeci smak. E, więc jest to też bardzo rzecz specyficzna. E, jak odróżnić dobrą herbatę maccia od słabej herbaty maccia? Dobrym sposobem. Jest spojrzeć na jej kolor. Yy, dobra, świeża, dobrze przechowywana matcha będzie jasno, intensywnie zielona. Yy, Im dłużej ona będzie otwarta, im dłużej się będzie utleniać, tym bardziej będzie jakaś taka szara bura, nie wiadomo jaka yy, i nie będzie po prostu smaczna. Czyli faceci tutaj są potrzebni. Jeżeli facet widzi, że coś jest zielone, to znaczy, że jest zielone. <laughs> Może. No dobra, a jak, jak wykupujecie to macie do wasze, na wasze ceremonie, to to są jakieś marki określone, specjalne, czy taką, mm. którą można też do sernika włożyć? Można sobie taką dobrą włożyć i do sernika, to będzie wtedy naprawdę dobry <grym> sernik. <grym> Ale <grym> wybieracie specjalne takie z górnej półki? Tak, zamawiamy najczęściej z plantacji w Japonii. Mamy układy z przynajmniej jedną plantacją i zazwyczaj zamawiamy właśnie od nich. Mamy tam nasze ulubione mieszanki, bo też w tych różnych herbatach jest mnóstwo różnych mieszanek, które smakują odrobinę inaczej. To dalej jest ta sama matcia, ale ma jakieś tam delikatne różnice w smaku. Nie wiem, ta jest bardziej cierpka, ta bardziej trawiasta, ta bardziej słodka, przeróżne, przeróżne rzeczy każde w pewnym momencie zaczyna mieć jakąś swoją jakiś swój smak. I zamawiamy właśnie herbatę robioną. Przez ludzi, którzy się znają dla, na rzeczy, dla ludzi, którzy się znają na rzeczy, czyli nie taka, którą, przepraszam, kupimy sobie, nie wiem, w jakichś kuchniach świata, szara z Chin, nie wiadomo skąd, e, tylko staramy się, żeby, żeby to była dobra herbata. No, chyba tego wymaga jednak ten wspaniały pawilon, prawda? Gdybyśmy przywozili kamienie z Japonii, a potem e, kupowali e, taką trochę, można powiedzieć, dla turystów. Mieszankę, to w pewien sposób to byłoby chyba troszeczkę coś, byłoby nie w porządku, mam wrażenie. <laughs> Można też powiedzieć, że my jesteśmy po prostu troszkę rozpieszczeni. <laughs> Zaczęliśmy od dobrych herbat i, i bardzo często e, mamy nawet herbaty lepsze i, i smaczniejsze niż niektóre grupy w Japonii. A gdyby dla siebie ktoś miał kupować, bo wiadomo, że jednak ta herbata, nie wiem, na przykład do, do ko koicia. To nie jest herbata, którą ludzie piją po prostu na co dzień. Gdyby, Absolutnie. gdyby ktoś sobie chciał kupić dobrą, macie do picia tak po prostu, e, jako asacia rano mhm. przed wyjściem do pracy, tak po, po ludzku można mhm. powiedzieć, bez ceremoniału, to oprócz tego koloru jeszcze na coś trzeba patrzeć? Na to, jak jest zapakowana zdecydowanie. Ja kiedyś zdarzyło mi się za młodu i głupoty, można powiedzieć, kupić taką, która zapakowana była w takie plastikowe opakowanie, które przypominało trochę jak takie przypominało trochę takie plastikowe opakowanie, w którym można gdzieś kupić małą ilość kiszonej kapusty. Mhm. i po prostu przezroczysty plastik nakładana pokrywka, pokrywka. zawinięte mhm. w woreczek foliowy. Smakowało to jak gruz. Smakowało wszystkim, co zaabsorbowało pewnie Tak, Tak, więc... No i wietrzeje ta herbata bardzo szybko. Absolutnie, więc ona powinna być hermetycznie zamknięta. My jak zamawiamy herbatę, dostajemy ją albo w hermetycznie zamkniętych torebkach, albo puszkach. My teraz kupiliśmy w puszce, z taką, po prostu taką otwieraną jak kukurydza. No, tak, i to jest, to jest myślę najlepsze, bo jest ona dobrze zabezpieczona, Potem należy też ją zamknąć z powrotem, na ile się da, włożyć w jakiś folio foliowy woreczek najlepiej i wstawić do zamrażarki. O, to Te jest cenna informacja. Bardzo. My zawsze trzymamy nasze herbaty w zamrażarce i w ten sposób zdecydowanie ogranicza się to, to wietrzenie herbaty, ale dalej ona powinna zostać wypita w ciągu miesiąca maksymalnie. Dobrze, że nie otworzyłam tej naszej. <laughs> Bo na urlopie teraz byłam, to przepadłaby. Przypa A co z tą kofeiną? Kopię, nie kopię? To być może też zależy od człowieka. Mnie nie kopię. E, Jaś młoda oddaję. Generalnie kawy i energetyków pić nie mogę, bo na samą kofeinę źle reaguję. Herbata nie ma na mnie takiego działania, więc myślę, że to jest. Czyli e, jakby inna. ktoś chciał bardziej energetyczną herbatę, to lepiej, żeby wybrał yerbę niż macie. Może tak, matcia pobudza, ona na początku samym, kiedy zaczynała jeszcze w Chinach, w klasztorach e, buddyzmu Chan, potem Zen w Japonii, e, na początku to był środek dla mnichów, żeby się obudzić podczas tej długiej medytacji. Więc to jest zdecydowanie coś, co budzi, pobudza, ale bardziej delikatnie. Katnie, można powiedzieć, niż takim uderzeniem prosto w twarz, lewy sierpowy i po prostu lecisz jak elektryczny samochodzik. Ale zdecydowanie energii dodaje, budzi, pobudza. Jest to najbliższe, co dla nas może być do wzięcia takiego liścia z krzewu, zerwania go sobie i zjedzenia. Bo nie zaparzamy tej herbaty i nie pijemy jakiejś tam wody po liściu, chociaż oczywiście woda po liściu jest super. Come on ale mamy liście, które są wysuszone, zmielone, zalane wodą i roztrzepane na, na taką pienistą Zawiesiny. zawiesinę. Więc tak naprawdę Czyli pochłaniamy... Czyli się nie parzy, tylko się miesza. Tak, dokładnie. So, nawet jak pijemy w domu, to trzeba ją sobie zamieszać, bo w przeciwnym wypadku będziemy mieć błotko, błotko na dnie. <laughs> w przeciwnym wypadku będziemy mieć błotko i to nie będzie e, smaczne ani nic. A ja jeszcze mam takie... Pytanie trochę turystyczne. Czy myślisz, że cena jest w pewnym stopniu wyznacznikiem, czy ta herbata jest dobra, czy, czy mniej dobra? Czy, bo chyba ja powiedzieć, że tak nie, nie oszukują na pamiątkach, nie? Tak, tak, tak. To wydaje mi się. W miejscach turystycznych herbata zazwyczaj będzie droższa, oczywiście. Bo dla turystów wszystko jest droższe, bo turysta kupi wszystko, turysta ma kieszeń pełną pieniędzy, które chce wydać i po to przyjechał. Ale kiedy kupuje się na przykład bezpośrednio z plantacji, cena rzeczywiście jest odpowiednia do jakości, do można powiedzieć poziomu? Poziomu zaawansowania? Poniekąd. Kojcia, gęsta herbata zawsze będzie droższa. Bo bardzo pracochłonna jest Zdecydowanie. A powiedz mi, na taki, mówisz na plantacjach, bo wy zamawiacie to taką drogą oficjalną, jako, jako szkoła herbaty, ale czy normalny człowiek może przyjść na plantację i w jakimś takim sklepiku w Japonii kupić sobie herbatę? W Japonii bardzo często te herbaty są sprzedawane po prostu w sklepach. Na przykład w sklepach z herbatą. Też zetknęłam się, jak byłam w Londynie. W Londynie jest takie trochę zagłębie japońskie, w Soho mhm. jest Japan Center. I w tym Japan Center można kupić przeróżne rzeczy. I właśnie przyuważyłam tam takie puszeczki po 40 gramów herbaty, którą bardzo często zamawiamy. O super. Istnieje też w zwykłych sklepach dostępnych dla zwykłych śmiertelników.